Witam moi kochani. Dzisiaj w naszym studiu gościmy kolejnego gościa. Cześć Wiolu. Dzień dobry. Naszym gościem jest Wioleta Cichocka, z którą miałem przyjemność poznać się pół roku temu. Występowała na konwencie, na 5. konwencie wiedzy alternatywnej i zafascynowała mnie tematyką, którą się zajmuję już od wielu lat. Jest to tematyka, którą bliżej opowie nam Wioleta Cichocka, natomiast polega ona na szczytywaniu informacji o człowieku z pola morfogenetycznego. To brzmi bardzo tajemniczo, ale myślę, Wiolu, że dzisiaj nam przybliżysz tą tematykę. Ja z przyjemnością też uczestniczyłem w takiej sesji z Wiolą, też mi opowiadała o tym, w co warto zainwestować, jeżeli chodzi o zdrowie, jakie części mojego organizmu wymagają w tej chwili poprawy, ale nie tylko organizmu tego, który widzimy na co dzień swoimi oczami, ale też i tutaj zwracam się do Ciebie, Wiolu, żebyś opowiedziała, od czego się zaczęła ta fascynacja w ogóle tym, czym się zajmujesz, a następnie no, już opowiedziała nam, czym jest szczytywanie z ciała morfogenetycznego. Przede wszystkim fascynuje mnie serce i miłość. Ale pięknie. Fascynuje mnie to, że wszystko, czego szukamy tak naprawdę, mamy w sobie. Wystarczy nam połączyć się z tą przestrzenią miłości i wszelkie nasze potrzeby będą spełniane. No to proszę Cię, żebyś powiedziała coś więcej, bo myślę, że wszyscy jesteśmy zaciekawieni. Kontynuując Twoje pytanie, jest taka przestrzeń między czakrą serca, osoby, które pracują w duchowości, rozwijają się, wiedzą dokładnie, o czym mówię. Również każdy z nas wie, gdzie jest serce. A jest taka przestrzeń pomiędzy. Jest to przestrzeń serca empatycznego. I o tym mówię. Jest to połączenie człowieka będącego tutaj, tu i teraz, ze źródłem. Przez to się łączymy. Wiesz, to mnie fascynuje jedna rzecz i o tym chciałbym Cię na początek zapytać. Dlatego, że znamy się już jakiś czas i wiemy, że proza życia, którą jesteśmy codziennie świadkami, po prostu jest. Jak to jest, że nagle odkryłaś coś takiego jak przestrzeń serca? Jak to poczułaś? Czy miałaś już takie sytuacje, informacje w dzieciństwie, coś, jakieś przebłyski tego, bo to jest fascynujące. Zawsze jest tak, że tą dobrocią zwyciężamy. Co by się nie działo w naszym życiu? Tak dobrocią, miłością. Jest takie powiedzenie, że niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Coś w tym jest. Jeżeli chodzi o moje dzieciństwo, to zawsze wydawało mi się, że wszyscy mają tak jak ja. Za wiele o tym się nie mówiło. Za zbyt wiele o tym... Ja się tym nie dzieliłam, bo uważałam, że tak jest. Ja myślę, że wszystkie dzieci mają te dary. I niestety czasem jest tak, że i rodzice nie zauważają tego. Ale teraz jest fajny czas na Ziemi, kiedy się budzimy i kiedy to jest zauważalne, kiedy zupełnie inaczej patrzymy świadomie na nasze dzieci. Te, które przychodzą teraz, są wyjątkowe. Mają zupełnie inną drogę przed sobą niż my wszyscy do tej pory. Wracając do tego miejsca, kiedy u mnie to zaczęło działać tak w sposób praktyczny, stosunkowo niedawno. O. Dlatego, że poprzez dzieciństwo, poprzez doświadczenia, poprzez młodość, to jest tak. Idziemy sobie pewną drogą, jako dzieci odczuwamy, widzimy, komunikujemy się z różnymi przestrzeniami, można by powiedzieć, tak? Natomiast kiedy dorastamy i wchodzimy w obowiązki, to się zaciera i zapominamy. Po prostu zapominamy. Moja córka ma bardzo fajną koszulkę. Zawsze się uśmiecham, kiedy widzę, jak zakłada. To jest taki napis. Dziecko rodzi się mądre, a później idzie do szkoły.
Coś w tym jest, natomiast ona trafiła świetnie, bo miała świetnych nauczycieli na swojej drodze i mogła się fajnie rozwijać i realizować. Natomiast wiem, że tak jest, że wiele osób nie ma takiej możliwości. Ja tutaj nie krytykuję absolutnie systemu. Natomiast ten system nas jednak ogranicza i dlatego szukamy. Szukamy zupełnie gdzie indziej, szukamy w innych miejscach, szukamy tam, gdzie nas po prostu niesie intuicja, gdzie nas prowadzi być może dobre słowo, być może jakaś rada osoby, którą spotkamy w życiu. A co Ciebie doprowadziło do momentu, w którym powiedziałeś sobie tak, chcę, żeby to, co robię, było częścią mojego życia zawodowego i chcę w ten sposób pomagać ludziom? Fajnie, że to pytasz, bo rzeczywiście było tak, że powiedziałam. Zakomunikowałam do wszechświata, że teraz zmieniam swoje życie. Wysłałam intencje i rzeczywiście zaczęło się dziać wiele ciekawych rzeczy w moim życiu. Spotkałam wspaniałych ludzi na swojej drodze. Sama ze sobą bardzo dużo pracowałam. Chciałam zmienić to życie. Ja prawie 19 lat pracowałam w biznesie. Pracowałam z klientami w branży finansowej. Jak wiesz, to dosyć absorbujący kawałek chleba. Tak. I różnie, że tak powiem, może przyjść taki moment, że nas to wypala. Nie wypalało mnie nigdy to, że pomagałam ludziom, natomiast chciałam robić coś innego, zupełnie w innej przestrzeni. Ja myślę, że tutaj jest bardzo fajny temat tak naprawdę, który może wielu ludziom pomóc, którzy są też w takim momencie życia, którzy też by chcieli robić coś innego, a szukają tej odwagi. Więc opowiedz, co dało Tobie tą odwagę, że jednak zdecydowałaś się na to? Wiesz, ja zawsze byłam odważna. Zawsze byłam odważna i czasami niektórzy patrząc na mnie pukali się w czoło, mówili, no po prostu nie, no to jakie plany, jakie projekty, no w ogóle. Tak, ale powiedzmy sobie, nikt tak Cię nie ogranicza jak osoby, które są wokół Ciebie, tak? Jeżeli puścisz to, to możesz dokonać wielkich rzeczy. I ja po prostu zakomunikowałam, przyjęłam to i przyjmuję z otwartymi ramionami, otwartym sercem te zmiany, które następują każdego dnia w moim życiu. I jakie były początki, opowiedz o tym. Dokładnie o co pytasz. Jakie były początki Twojej zawodowej praktyki już w tym temacie? Jak postanowiłaś już konkretnie działać w temacie, który wybrałaś sobie na sposób życia? Wiesz, to jest tak, że kiedy otwierasz się i kiedy masz coś do zaoferowania, to przyciągasz odpowiednie osoby, które do Ciebie przyjdą. Nie musisz pisać wielkich reklam i billboardów, ponieważ jak wiesz, wszechświat to takie fajne też struktury energetyczne i przez to możemy się porozumiewać z innymi. Jeżeli wysyłasz ten komunikat, to znajdą się osoby, które do Ciebie przyjdą, które potrzebują Twojej pomocy, z którymi możesz się podzielić tym, co masz w sobie. I właśnie tak się zadziało. I zaczęłam pracować w tej przestrzeni, bo uważam, że ta przestrzeń serca jest największą siłą. Ma największą moc i jest najbardziej skuteczna. Możemy próbować różnych survivalów, że tak powiem. Jeździć na różne spotkania, jakieś doznawać ekstremalnych doświadczeń. Jednak powracamy do serca. Ostatecznie. Ostatecznie to jest miejsce, w którym znajdujemy spokój. Trafiają do Ciebie osoby, trafiają do Ciebie ludzie. Opowiedz nam wszystkim, proszę, z jakimi problemami do Ciebie przychodzą ludzie. Z różnymi, tak naprawdę. Nigdy nie jest tak, że sesje są takie same, tak, czy spotkania są takie same. Są to różne problemy, indywidualne bardzo. Wiele osób po trudnym dzieciństwie, tak naprawdę myślę, że większość przypadków, tak, gdzie jesteśmy zagubieni, to właśnie to, że mieliśmy trudne dzieciństwo, gdzie nie otrzymaliśmy miłości, zrozumienia, gdzie nie było takiej możliwości
no powiedzmy sobie to nasze pokolenie, tak, czy żyło w takich czasach, gdzie rodzice byli bardzo zapracowani. Byli w systemie, który ich ograniczał również. I inne były priorytety. Ale często jest tak, że większość przypadków, tak, nie otrzymujemy miłości. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Poza tym trudne sytuacje związane z przemocą psychiczną, fizyczną, w dzieciństwie niestety. Zajmuję się też czyszczeniem matrycy energetycznej i to bardzo pomaga właśnie w tak trudnych, traumatycznych przeżyciach, kiedy jako dzieci osoby są wykorzystywane, jako dorośli nie potrafią sobie z tym poradzić, a potrafią skrywać to w sobie przez wiele lat i idąc z tym bagażem nie potrafią się odnaleźć. A poprzez serce, poprzez miłość możemy to wszystko naprawić i przywrócić to prawdziwe ja. To jest ogromna zagadka i ogromna fascynacja. W jaki sposób coś tak subtelnego można uleczyć? Wydaje się w tej chwili, że jedynymi konwencjonalnymi sposobami jest taka psychologia, psychiatria. I to się dzieje i w ten sposób mamy wielu znajomych, którzy się tak pomagają ludziom i super, bo takie ośrodki też są potrzebne, prawda? Ale bardzo się cieszę, że są takie osoby jak ty, które pokazują jeszcze inną drogę, bardzo delikatną, bardzo indywidualną, bardzo subtelną. To jest bardzo delikatne, tak. To są bardzo indywidualne sprawy i naprawdę z największym pietyzmem trzeba do tego podejść. W jaki sposób? Jak to widzisz, że te osoby miały ten problem? To informacja jest w każdym z nas. Mhm. Ja odczytuję to, z czym przychodzi ta osoba. Na ile w stanie jest się otworzyć i co mi chce pokazać. Na ile jest gotowa. Mhm. Czasami jest tak, że wiele, wiele, wiele lat nosi w sobie ten ból. Przychodzi do mnie i ja po prostu pierwsze, co widzę, to ten ból. To ty przychodzisz i ty mówisz, ty komunikujesz tak naprawdę. Ja odczytuję to, z czym przychodzisz. Czasami przychodzą ludzie z pewnym problemem powierzchownym i skrywają to, co tak naprawdę jest głębiej. A przecież ty to widzisz. Tak. Tak, czasami nawet ostatnio miałam taką sesję, gdzie bardzo w taki sposób, może nawet nieuświadomiony, osoba przykrywała bardzo. Docieraliśmy do tego problemu, odwracała jak gdyby uwagę i zupełnie negowała to, co się wydarzyło do tej pory. Także potrafimy sobie tak to wszystko przykryć, zamieść pod dywan i powiedzieć nie, no wszystko jest w porządku, nie mam problemów. To inni mają problemy. No nie ma osoby, która nie ma problemów. Wszyscy doświadczamy, bo to tu przyszliśmy, tak, żeby doświadczać. Natomiast oczywiście różnej wagi są to problemy. Takie zadam Ci pytanie filozoficzne, ale ono myślę, że jest bardzo ważne w kontekście, w którym rozmawiamy. Jak myślisz, skąd się bierze to całe zło, którym ludzie ze sobą się dzielą? Jak myślisz, dlaczego tak bardzo mocno krzywdzą siebie? Że później musi każdy w tej traumie żyć, a potem decydować o tym, czy się czyścić, uzdrawiać? Przez brak miłości. A przede wszystkim brak miłości do samego siebie. Mhm. Jak zatem pokochać samego siebie? Jak to zrobić? Z osoby, która żyła od dzieciństwa w lęku, w strachu, która bardzo głęboko przykryła swoje traumy i teraz nagle ona ma się pokochać. W jaki sposób ona miałaby to zrobić? Cały proces polega na tym, żeby czyścić te połączenia, te powiązania i te blokady, które są w nas. Mhm. Czasami to są długie procesy, tak? Jest tak, że zbieramy całe życie, a później wydaje nam się, że przez godzinę usiądziemy, pomedytujemy, tak, nastąpi odłączenie i po prostu będziemy już lewitować i będziemy szczęśliwi i już radośni. No tak nie jest. To są procesy,
to jest czas, to jest zrozumienie, to jest moment, kiedy dojrzewamy, kiedy wzrastamy, kiedy przechodzimy przez jak gdyby poszczególne stopnie tej świadomości, do świadomości, tak, dążymy. Odłączenia energetyczne, wielokrotnie też się zdarza, że trzeba, że tak powiem, odłączenia energetyczne. Tak, to są różne rzeczy nieuświadomione, które przychodzą z zewnątrz do nas. My czasami nie wiemy, co się dzieje. No, ktoś przychodzi i mówi, no coś się dzieje, nie wiem, co to jest, ale wiem, że coś jest nie tak. Czyli ktoś może czuć jakiś ból, jakiś dyskomfort, albo czuć jakiś lęk wewnętrzny, nie wie skąd, bo to tak naprawdę ale, nie ma żadnych... Ale to nie tylko tak, sypie mu się wszystko w życiu, tak? Rozpada mu się, że tak powiem, wszystko w życiu. To, co do tej pory zbudował, to się okazuje, że to jest iluzja, tak? Wszystko mu się rozpada i on nie wie po prostu, co ma dalej zrobić ze sobą. I ludzie nie wiedzą, no stoją w rozkroku, tak? Nie wiedzą, w którą stronę iść. Jak zatem taka osoba ma ocenić, że potencjalnie żyje w iluzji? To już się dzieje w sesjach, tak naprawdę. To już się dzieje poprzez tą komunikację z wnętrzem, z jaźnią, z wewnętrznym dzieckiem, z sercem, poprzez serce przede wszystkim. Odkrywamy, tak, jakby rozkładamy ten mechanizm każdego z nas. Układając, rozkładając tą kostkę, można poznać, zobaczyć, wejść głębiej, zobaczyć, co tam jest pod spodem. Wielokrotnie jest tak, że w zasadzie ja w każdej sesji praktycznie stosuję metodę dotarcia do praprzyczyny. Ponieważ może się okazać, że to wszystko, co tutaj się dzieje, to jest powierzchowne. Natomiast praprzyczyna jest tak głęboka i tak daleko od tego miejsca, w którym tu jesteśmy. Chociaż się mówi, że nie ma czasu, tak? Czas nie istnieje. Ale wiąże się to nawet z poprzednimi wcieleniami. Zajmuję się też hipnozą, więc czyli wprowadzam osoby do tego świata poprzednich istnień, poprzednich świadomości. Tak naprawdę nasze wcześniejsze życia, nasze wcześniejsze wcielenia mogą bezpośrednio determinować nasze życie tu i teraz. Dokładnie tak jest. A powiedz mi jedną rzecz, bo to jest istotne, tak naprawdę cała nauka i cały ten paradygmat wiedzy na temat różnych wcieleń, ich mogą mieć niektóre dziesiątki, setki i tak dalej. Jak można znaleźć, że akurat to wcielenie wpływa na nas w tej chwili? Bo przecież chyba nie wszystkie wpływają, czy wszystkie wpływają? Wiesz co, wpływają te, które nie zostały zrealizowane pewne plany rozwoju dla duszy. Aha. Czyli zatrzymaliśmy się w którymś momencie, nie dopełniliśmy jak gdyby pewnego planu, nie zrealizowaliśmy, nie zrozumieliśmy jako istota, po co przyszliśmy w danym momencie i to wraca w kolejnych istnieniach naszych. Czyli tak naprawdę w tej chwili, w 2016 roku, to dusze na swoich barkach niosą nieprawdopodobny ciężar różnych niedokończonych spraw z poprzednich wcieleń, tak? Tak, dokładnie tak jest. Ale może to być z jednego, a może to być z dziesięciu, tak? Tak naprawdę, jeżeli przyjmiemy paradygmat, a ja taki przyjmuję, że my jesteśmy z tej pierwszej iskry, tak, no to doświadczamy już wiele. Od dawna i nie tylko na Ziemi, tak? Dokładnie, dokładnie. I cały czas nas to tkwi, bo jest to pewien rozwój. Teraz coś wydarzyło się specyficznego, że straciliśmy pamięć, nie pamiętamy. Tak, właśnie ja też często o tym mówię, że wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko zapomnieliśmy. Tylko zapomnieliśmy. Wszyscy mamy te same możliwości, te same dary. Ktoś mówi, ale u ciebie to tak, prawda, pięknie działa. Ja mówię, ty masz to samo. No co ty, naprawdę? Ja mówię, tak, każdy z nas ma to samo. Tylko gdzieś jest to uśpione. Siedzimy sobie w kątku gdzieś tam i śpimy. A tak naprawdę wszyscy jesteśmy jednością. Jeżeli jesteśmy z tej pierwszej iskry, to każdy z nas jest jednym. Czyli przychodzi do ciebie taka osoba, która miała trudne dzieciństwo, ona na przykład wynikało z niedopełnienia jakichś zadań z poprzedniego życia na przykład, nie? To się objawia tym,
że jest jej po prostu ciężej, bo to trudno opowiadać i to jest bardzo indywidualne, bo tak naprawdę powinniśmy żyć w szczęściu, powinno nam się wszystko udawać ale od razu. Ale rzeczywiście nie? Tak jest, że powinniśmy, ale my zapomnieliśmy tą drogę komunikacji sobie, jakby, to, żebyście wszyscy zrozumieli, zapomnieliśmy jak się komunikować. Aha. Bo według planu stwórczego to wszyscy jesteśmy pełnią, czyli wszyscy żyjemy w obfitości, w miłości, tak, w szczęściu. Tylko zapomnieliśmy. Ja spotykam się wielokrotnie z osobami, które podejmują różne ścieżki, ponieważ chcą przypomnieć sobie tą drogę. Czyli właściwie nie tyle pomagasz uzdrowić te elementy, też w tym, żeby to było, albo inaczej, uzdrawiasz nie, żeby to było, tylko właściwie uzdrawiasz, żeby ktoś sobie to przypomniał. Dokładnie. Bo i tak, inaczej. Żeby z tego korzystał. I żeby z tego korzystał. Tak, żeby z tego korzystał, bo każdy z nas może z tego korzystać. To nie jest tak, że przychodzi ktoś do terapeuty i to jest jak gdyby narzędzie terapeuty i terapeuta mówi, to jest moje narzędzie. Nie. Wszystko jest nasze. To nie jest tak, że jest tylko moje. Ja lubię się dzielić tą wiedzą, powiem Ci, i ogromną radość mi przynosi, kiedy widzę, jak osoby się zmieniają i kiedy są szczęśliwe, że się spotkaliśmy, bo przypomnieli sobie właśnie tą drogę miłości i to, że wszystko mamy w sobie, tylko na chwilę zapomnieliśmy. Właśnie jest kilka zagadnień współczesnego czasu, współczesnych czasów, z którymi ludzie sobie po prostu nie radzą. Jest kwestia braku miłości. Przede wszystkim tak. To jest pierwsza rzecz, którą bym tutaj podniosła. Czyli osoby, które jak czują się zagubione, samotne, myślę, tak można powiedzieć, one mogą odkryć, że wcale nie muszą się tak czuć. I Ty im dokładnie, to pomagasz. Dokładnie, ponieważ my nie musimy brać miłości z świata zewnętrznego. Od innych osób, od brata, siostry, mamy, taty, tak? Przede wszystkim pokochać siebie. Jeżeli pokochamy siebie, pokochamy innych. Pokochają nas inni. To powinna być wzajemność, nigdy zależność. No właśnie, bo teraz tak naprawdę jak kochamy, kochamy dlatego, bo boimy się, że stracimy możliwości finansowe, bo jedna z naszych współmałżonków dobrze zarabia. Nie? To boimy się od kogoś odejść, dlatego że mamy dzieci, nie chcemy, żeby one były samotne, albo chcemy żyć w poczuciu tworzenia tej rodziny. Czyli to jest jakby ta iluzja, o której Ty mówiłaś wcześniej. Tak? Tak, to jest to poczucie, czyli... Jakby to nazwać, bo to jest też fascynujące, żeby sobie uświadomić, czyli każda zależność, tak? Każda zależność, którą my traktujemy jako miłość, jest iluzją. Dokładnie, tak jest. Czyli miłość jest bezwarunkowa. Tak, tak. I chodzi o to, żebyśmy sobie przypomnieli i żebyśmy potrafili to wprowadzić do naszego życia. Wiesz, to nie chodzi o to, że ktoś przychodzi na sesję i nagle rzuca męża, żonę, tak. No tak, tak, tak. I tak. Tam po prostu wszystko się sypie. Nie, 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 nie. Ja nawet ostatnio miałam piękne takie spotkania, gdzie kiedy zarówno małżonek, jak i małżonka sobie przypomnieli, że jest to poczucie i ta wartość największa, czyli bezinteresowna miłość, naprawdę nastąpiły wielkie zmiany w ich życiu. I tam już było krok od rozwodu, już torby spakowane i nagle okazało się, że nie trzeba tego robić. Dzieci zadowolone, wszyscy poukładani, tak? Jeszcze sporo drogi przed nimi, jak przed każdym z nas, ale no to są te cuda. Wiesz, teraz mnie ciarki przeszły, bo to jest właśnie chyba klucz w tym uzdrawianiu samego siebie, że to my sami siebie uzdrawiamy. Czyli, ja jestem tym przewodnikiem. Pokazuję. Jestem tym nauczycielem. Tym uświadomieniem sobie, zobacz tutaj. A czy chcesz to naprawić? Moc jest w Tobie. Dokładnie. Moc jest w każdym z nas. Ja to mówię, widzę, jak oczy się tak otwierają dosyć szeroko. Tak? No jak to we mnie, ale ja to jestem taki prosty człowiek, gdzieś tam pracuję w firmce, tak? I no cóż ja mogę światu zaoferować? Siebie. Tak? Ja wiem, jak to jest niezwykłe, jak jedna z osób
później po sesji z Tobą przyszła i ja wiem, że w tej sesji zadałaś takie pytanie, którego właściwie nie powinien zadać nikt, kto by nie znał całego tematu. Ta osoba aż dotknęła ją to pytanie, że się wzruszyła i się rozpłakała i mówi: Michał, ja nie wiem, jak ona to robi, jak ona to widzi, przecież my się nie znaliśmy. To jest fantastyczne, że warto, żeby osoby, które tak bardzo mocno stoją na ziemi, tak racjonalnie, zwróciły uwagę, że są osoby, które mają zdolności, które mogą im pomóc. Tak, tak. Bo po to właśnie dzisiaj się spotkaliśmy. Przychodzimy po to, żeby się dzielić. Ja zawsze mówię, że nie możemy się podzielić tym, czego nie mamy w sobie. Tak. A ja się dzielę tym, co mam w sobie. No ty w ogóle wyglądasz właśnie radośnie. Tak, jak słoneczko takie i tym słońcem chcesz innych uszczęśliwiać. To jest piękne. To jest fantastyczne. Ale jest też obszar poza miłością, który warto uzdrawiać w naszym materialnym świecie. Tak. No bo miłość to jest piękne, to jest kwestia duchowa, to jest kwestia emocji, uczuć. No ale jest jeszcze ta twarda materia, w której żyjemy. Pieniądz. Tak, jeszcze zanim powiem o pieniądzu i o tej materii, to chciałam dokończyć ten wątek tych różnorakich przypadków. Dobrze. Że tak naprawdę nie ma takiego samego przypadku. I to są najróżniejsze sytuacje. To są sytuacje związane ze zdrowiem. To są sytuacje związane z relacjami na różnych poziomach, tak? Z komunikacją. Często osoby mają problemy z komunikowaniem się ze światem zewnętrznym, z osobami. To są sytuacje, kiedy nawet ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, no boli mnie kolano. Tak. Ja stosuję również metody tej totalnej biologii, czyli odczucie w ciele, komunikowanie poprzez głowa, ciało, tak? I szukanie tej praprzyczyny i uzdrawianie tego. Totalna biologia to dla mnie jest. To są niesamowite w ogóle metody. Piękne i takie też trafiające w punkt. Dlatego, że ciało nam mówi, a ciało mówi, co się dzieje w Twoim życiu. Ale w którym momencie nam to ciało mówi? W różnych momentach. Tak, no, dzisiaj. Jak się czujesz dzisiaj? Wspaniale. Nic tam nic się nie działo w ciebie. Wiesz co, dzisiaj kark trochę, tak, kark. Kark mi mówi, że mnie boli, tak. Kark ci mówi, że cię boli, no właśnie. Tak, ale dlatego, że mam taką poduszkę, która trochę jest bardzo niewygodna. Trochę stresu jest. To stres jest, tak. Troszkę tak, stresu, stres. Tak. No, w ciało nam mówi właśnie. Ale stres związany z czym? I idziemy jak gdyby do przyczyny, tak, do tej praprzyczyny. Co powoduje te napięcia w ciele, tak? A napięcia w ogóle jest tak nieraz, że ludzie na bezdechu trafiają do mnie. Na bezdechu. Nawet. Takie mają konflikty związane z otoczeniem, z byciem, w tym miejscu jestem, czy nie w tym miejscu, tak? Czy to jest właściwe miejsce, nie? Takie napady. Na pewno się spotkałeś z czymś takim, że aż dech zapierało, że nie mogła osoba odzyskać. Zwłaszcza ze strachu. Dokładnie. Tak, na przykład ze strachu. Ale są konflikty rewirowe w ogóle. Konflikty rewirowe. Tak, to związane z otoczeniem, z miejscem, czy ja jestem w dobrym miejscu, tak? No polecam wszystkim zapoznanie się z tymi metodami, dlatego że one są bardzo skuteczne i bardzo fajnie można czytać. Nasze ciało nam mówi. Po prostu wystarczy słuchać. Czyli my sobie siadamy, powiedzmy, tak, bo ja to... Wiesz co, to nie trzeba siadać, bo wiesz, nieraz wstajemy, albo nie możemy wstać, bo mamy po prostu takie problemy z kręgosłupem, tak? A to już nam dużo mówi, tak? Na przykład wracając teraz do tego pytania o finanse, kręgosłup lędźwiowy. Ludzie, którzy mają problemy z finansami, często odczuwają ból na poziomie kręgosłupa lędźwiowego. Na problemy z prawą ręką, problemy z prawą nogą, ponieważ to jest działanie, to jest strona działania. Aha. I dużo rzeczy w naszym ciele, dużo takich odczuć negatywnych, ciało nam będzie mówić poprzez tą stronę. I w jaki sposób można, czy wiesz, inaczej? Wielokrotnie poprzez uświadomienie, jak gdyby już na Twoje pytanie, poprzez uświadomienie. Uświadomienie, poprzez uświadomienie. Czasami jest tak, że wystarczy, że sobie uświadomimy i po prostu problem znika. Ja w ogóle się, taka dygresja a propos, bo ty się ciekawy z Tobą rozmawiasz, że ja właściwie nie powinienem Ci zadawać pytania, bo Ty i tak wiesz, co Ci zadam. Tak? To jest fenomen rozmowy z człowiekiem, który ma dar jasnowidzenia. Rzeczywiście ja tu jestem zupełnie niepotrzebny. Jesteś potrzebny. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy.
Ja też się cieszę. Ale powiedz mi, wracajmy do tych bóli, czyli tak, boli nas prawa ręka, prawa noga albo kręgosłup lędźwiowy. Ja sobie uświadamiam, aha, on mnie boli, co dalej? Jeżeli jesteśmy na ścieżce rozwoju duchowego, no to będziemy pracować nad tym, tak? Mhm. Natomiast to, co wszystkim proponuję, dopuszczanie oddechu w to miejsce i puszczanie energii miłości właśnie. Czyli traktuję to miejsce z największą miłością i przekazuję, kieruję tam, w to miejsce właśnie, miłość. Wiesz co, ja mam do Ciebie... Taką, kocham Cię, kolanko moje, tak? Taką propozycję mam do Ciebie, bo na warsztacie, na konwencie zrobiłaś fenomenalną taką, nie wiem jak to powiedzieć, krótkie wejście w tą przestrzeń serca. Czy moglibyśmy pokazać, w jaki sposób i zademonstrować, jak to robić? Ja chętnie bym to nawet w tej chwili wszedł i też to poczuł, ale też innym pokazać, w jaki sposób mają tą energię serca w to miejsce kierować. Ja przygotuję materiał w ogóle taki do słuchania z takimi krótkimi właśnie medytacjami, żeby każdy mógł z tego skorzystać. Natomiast, żeby przypomnieć to, co widzisz, to tak fajnie, bo to na żywo to zupełnie jest inaczej, spontanicznie, tak, zupełnie tak. W inny sposób, tak? Czy byśmy teraz demonstrowali, zastanawiam się. No, czy byłabyś gotowa na to, żeby właśnie poprowadzić tak mnie, żebym mógł wejść w to pole serca, tak, żeby sobie uzdrowić części ciała, które mi doskwierają, a tak, żeby za pomocą tej mojej praktyki, którą bym w tej chwili zrobił, inni, którzy nas oglądają, mogli zrobić podobną czynność. Wiesz co, to byśmy po prostu, to by materiał by nam za dużo czasu zajęło troszeczkę. Okej. Tak, ja bym jednak proponowała, żeby osoby zapoznały się z tym materiałem, który przygotuję, no i zaprosiła na sesję. Super, dobrze, możemy tak zrobić, jak najbardziej. Czyli możemy liczyć na to, że przygotujesz takie krótkie filmiki, które pokażą, w jaki sposób. Tak, bo tak naprawdę chcę się tym dzielić. Chcę się tym dzielić. To są bardzo fajne, proste metody. Natomiast no, myślę, że to będzie, czyli taka komunikacja ja i ta osoba po drugiej stronie. Myślę, że to będzie jak gdyby taka dobra metoda. Wiesz co, ja z doświadczenia wiem jedną rzecz, bo mimo tego, że ja wiem i wiele osób wie i ma świadomość pewnych rzeczy, że trzeba tak robić, to jednak bardzo często nieodzowna jest ta pomoc tego eksperta, który poprowadzi. Więc ja mogę siebie wejść, wyczyścić i natomiast jestem przekonany, że mogłoby to zająć trochę więcej czasu. No właśnie, taka... czasami wiesz, ja bym mogła tutaj Cię wprowadzić przez tą przestrzeń, a się okaże, że jakiś nam tutaj wyjdzie jakiś problem, tak, który wymaga naszej interwencji. No, Michał, powiem tak, no to właśnie. Twoja decyzja. No właśnie. Sesje są bardzo indywidualne. Są, to jest praca między tylko mną a osobą, która przychodzi. To jest naprawdę bardzo delikatne. Chciałem bardziej zademonstrować. Ja nie lubię na przykład, powiem Ci, nie lubię takich sytuacji, kiedy czasami spotykam się z filmami różnymi zamieszczanymi, że jest wykorzystywana na przykład hipnoza do jakiejś teatrologii. A to jest piękna sztuka, piękna metoda pomagania innym. A kiedy widzę nieraz te nagrania i w jaki sposób to jest robione, to jest, powiem tak, no zrobi to ogromnie złą reklamę. Ogromnie złą reklamę. Dlatego, że to są metody terapeutyczne, bardzo głębokie. I twórcy tych metod nie mieli w zamyśle robienie z tego jakiejś pokazówki. A jednak zamysłem osób, które pracują z energetyką człowieka, jest im pomagać. I to jest najpiękniejsze. W taki sposób, żeby te osoby bardzo szybko nauczyły się pomagać same sobie. I innym. Żebyśmy nie uzależniali innych od naszej pomocy. Dokładnie. Żebyśmy nie sprawiali, że oni bez nas tak naprawdę sobie nie poradzą. No właśnie, chciałabym też uczulić wszystkich, żeby, bo to jest piękne, kiedy korzystamy oczywiście z pomocy innych, ale żeby... Dlatego ja zawsze mówię, masz siebie.
masz miłość w sobie, masz te możliwości, możesz korzystać, jeżeli tak już jesteś obudzony na tyle, że wiesz, o czym mówimy, korzystaj z tych możliwości, które są w tobie. Nie musisz co chwilę dzwonić na jakąś infolinię, rozkładać sobie kart czy rzucać run. Mhm. Bo odpowiedzi mamy w sobie. Oczywiście to są metody, tak? Ale uważam, że najczystszą tą metodą jest jednak przestrzeń serca. Przestrzeń nie uzależnia, serca. Nie ma podłączeń. To jest czyściutko. A jakie to... Wspomniałaś o podłączeniach. O jakich podłączeniach? Wiesz, możemy korzystać z tarota. Ktoś stworzył tego tarota, tak? To już idzie energia. To już idzie energia, tak? Mhm. Już... To jest tak, że to... coś za coś powiem. Czyli to jest takie zabawa ze światem, którego nie widzimy. Którego nie widzimy, bo to jest niewidzialne dla wielu osób, tak? Czyli to tak jakby osoba niewidoma w naszym świecie zaczął po prostu sobie iść, biegać przez ulicę, nie bając się o konsekwencje. To chyba czasami tak to wygląda, prawda? No, często niestety tak to wygląda, bo zbieram, że tak powiem, tą osobę na sesjach po różnych tripach. Przychodzą osoby po pomocnych środkach, odurzających, tak, które doświadczały tego. Innych stanów świadomości. Dokładnie. I często jest tak, że po prostu nie mogą się tygodniami pozbierać, nie wiedzą w ogóle, co się stało, co się wydarzyło. Nie, tak naprawdę nie byli na to przygotowani. Ja nie korzystam, nie korzystałam i mnie wcale tam nie ciągnie, bo mam serce, no nie muszę tam być. Ktoś mi zadał pytanie, czy jadę, nie jadę, tak? Tutaj na konwencie się spotykaliśmy, wiele ciekawych osób. Ja mówię, nie. W ogóle byli zdziwieni, że ja nie korzystam. Nie korzystasz, a przecież robisz takie rzeczy. No właśnie, nie korzystam. Warto powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwnikami tego typu. Absolutnie nie, bo każdy ma swoją drogę doświadczania. Tak. Indywidualną i tutaj każdą nikt drogę. Nie jest poddawany ocenie, tak? Tylko mówię, że trzeba być ostrożnym, tak? Trzeba być ostrożnym. To jest ryzyko jak z wszystkim, czego do końca nie znamy. Tak. Bo to jest zabawa z wiedzą, którą dopiero poznajemy. Wiesz, czasami jest tak, że osoby, nie wiemy do końca, jakie tam są intencje. Też pracuję z takimi przypadkami, że spotkały jakąś osobę na swojej drodze. Fascynacja, bardzo miło, bardzo fajnie, tak? No, a później to już tylko w dół. Czyli tutaj pięknie nam ktoś macha, wita nas z otwartymi ramionami, a się okazuje, że to nie jest nieszczególnie dobra droga. Ale fantastyczne jest czasami w tym, że nawet jeżeli człowiek tak zwany popełni taki błąd, czyli doświadczy czegoś, co go naprawdę mocno doświadcza, że on wtedy jest świadomy i może świadomie podjąć decyzję, nie chce tego. Dokładnie. Nie dlatego, że ktoś mu powiedział, więc nie rób nie, tego, bo to ale jest ale to jest tak, że jak mama tłumaczy dziecku, nie rób tego, nie rób, tak, to dziecko to pierwsze, to co... No, pięć razy, tak, więc tak naprawdę my nigdy nie będziemy mówić, żeby czegoś nie robić. Nie, ja nie mówię, żeby czegoś prawda? Nie robić. Ja mówię, uważaj na siebie. Uważaj na siebie. A ewentualnie jesteś taką osobą, która jeżeli ktoś nie posłucha, takiej uwagi, nie będzie nie, na tyle uważny. Nie, z największą miłością to przyjmuję, naprawdę. To z największą miłością mu pomożesz, tak. Nawet jeżeli miałby po raz kolejny chcieć to spróbować. Tak, tak? Dokładnie. Bo to nie jest warunkowe, tak? To ja ci pomogę, ale już tego nie rób. Nie. Tutaj jest bezwarunkowe. I to jest ta droga. Dajmy doświadczać innym i pomagajmy na tyle, ile potrafimy. Ale najpiękniejszą drogą jest droga serca. Chciałbym jeszcze usystematyzować i tak ukierunkować i skonkretyzować to, czym się zajmujesz, takie pewne grupy doraźnej pomocy osobom, które jej potrzebują. Jakbyśmy mogli uszeregować, tak żeby móc bardziej zrozumieć to, co robisz, w takie tematy, zagadnienia. Jesteś w stanie to przybliżyć? Praca z ciałem. Praca z ciałem. Praca z ciałem, czyli odczyty w ciele, tak? Wszystko mamy zapisane w ciele. Jeżeli pracuję z ciałem i widzę, że któryś organ funkcjonuje słabiej, no to już wiemy, jaki jest problem na polu życia osobistego. Bo to oczywiście nam wyznacza. I od tego ciała przechodzimy do tej świadomości, do kontaktów międzyludzkich.
I wtedy jest uzdrawianie relacji. Czyli najpierw uzdrawianie ciała, uzdrawianie relacji. Poprzez uzdrowienie relacji znowu uzdrawia się ciało. Oczywiście wspomagamy to ciało, ponieważ są możliwości takie, żeby to ciało wspomóc, na przykład zioła. To jest piękna dziedzina wracamy znowu, i to jest piękne, do tego, co jest pierwotne. Wracamy do zielarstwa, ziołolecznictwa. U mnie w domu rodzinnym przeważnie były stosowane ziółka. Były stosowane bańki. Jeżeli dziecko chorowało, to były stawiane bańki. I to jest też wspaniała metoda. Ja zresztą pracuję na bańkach chińskich. Chodzi o uruchomienie energetyki w ciele. Chodzi o rozbicie pewnych struktur takich zakorzenionych, zbitych. Rozluźnienie tego ciała. No nie wszyscy zgodziliby się na stawianie baniek takich tradycyjnych na swoim ciele. No mi bańki mojej siostry uratowały życie. W tej chwili ma 30 kilka lat i to była jeszcze... To jest stara wiedza, prawda? I to taka starsza pani, taka osiedlowa, nazwijmy ją, znachorka, rzeczywiście pomogła tutaj, bo już medycyna była bezradna. Już właściwie skazywali moją małą dwuletnią, trzyletnią siostrzyczkę na koniec i tak niech się miała bardzo silne zapalenie płuc, a jednak te bańki wyciągnęły. Czyli ty to robisz podobnie też w ten sposób. Tak. No ale w ogóle tak ja jeżeli czuję, że coś w ciele się dzieje nie tak, to proszę córkę, żeby postawiła mi bańki. Świetnie, rewelacyjnie działa, a rękę ma silną, tak postawi. Naprawdę odczucie jest wspaniałe i bardzo szybko dochodzi organizm jak gdyby do funkcjonowania. Tak? Zawsze chodzi o to, żeby tą energetykę poprawić. W każdym przypadku. Okay. Zapominamy też, że stopy tak naprawdę są tym miejscem, gdzie możemy bardzo dużo zrobić, jeżeli chodzi o ciało. Dlatego, że masując stopy, dbając o stopy, uruchamiamy przepływy energetyczne w naszym ciele. W stopie mamy dziesiątki miejsc, które odpowiadają za każdy organ w naszym ciele. I masując te stopy, pobudzamy te organy, pobudzamy te przepływy. Czy ty też się tym zajmujesz, czy raczej polecasz osobom? Polecam, wiesz co, to nie jest takie zajmowanie, bo gdyby ktoś przyszedł, ja bym mu stopy pomasowała. No, dlaczego nie, tak? Ale to nie, zupełnie nie, tego nie stosuję. Natomiast polecam, przypominam, mamy stopy. Często zapominamy, że mamy ten dół, tak? Tutaj jesteśmy strojni, a zapominamy o tym dole. O tym dole. Tam trzeba pamiętać, ja wiem, ja kiedyś uczestniczyłem na takich sesjach, chyba byłem 10, żeby najpierw chyba nerki pobudzić, żeby one mogły te złogi, które później po naciskaniu niektórych miejsc w tej stopie powodują, że te złogi wychodzą, no i nerki muszą pracować i je oczyszczać. Więc też, żebyśmy wiedzieli, bo możemy zrobić krzywdę, jeżeli to robimy nieumiejętnie, nie dokładnie. Sobie. Nie, no za mocno też nie można, tak. Wszystko trzeba delikatnie, no. Ale to ból nam nie pozwoli, tak, jeżeli mamy problem. Dlatego warto korzystać po prostu z usług ekspertów, którzy po prostu się na tym zdają, szkolą się. Ale są przecież gabinety, które zajmują się tym, więc warto też to robić, tak? Zanim nie poznamy, nie przypomnimy sobie może tak na tyle, żeby samemu to robić. Ale wróćmy do tego, co ty robisz. Czyli tak, raz są szczyty ciała. Mówię ciało, relacje. Relacje. Ciało, relacje. To jest podstawa. Później jest ta energetyka dalej, czyli oczyszczanie różnych podłączeń, połączeń. Nie chcę powiedzieć, że klątw, ale też tak jest. Mm-hmm. Czyli są różne energie, które docierają do nas z zewnątrz, a my ich nie uświadamiamy, bo nie wiemy, co to jest. I chodzi też o oczyszczenie tych energii właśnie. A skąd się taka klątwa może wziąć w człowieku? No różnie. Przede wszystkim zawiść, zazdrość. Takie prozaiczne by się wydawało, a jednak wielkiej mocy potrafią być. To znaczy, jeżeli my dopuścimy do siebie, to mają moc. Tak? Ale jest też tak, że przyjmujemy od innych pokoleń. Ja zajmuję się również pracą nad między pokoleniami i oczyszczaniem tych energii, oczyszczeniem energii w rodach, w klanach rodzinnych. Czasami jest tak, że ktoś na przykład przychodząc do nowej rodziny przyjmuje na siebie automatycznie właśnie te energie związane z daną rodziną.
No i coś zaczyna się dziać w życiu nie tak. I to tym też się zajmuję. Czyli uzdrawiasz ciało i ducha, czyli I energię. Czyli zdrowotnie. Uzdrawiasz pieniądze, czy przepływ pieniądza w życiu człowieka i uzdrawiasz jego emocje związane z energią miłości. Tak, no ta miłość jest zawsze na pierwszym miejscu. Tak, ale są takie trzy obszary, gdzie... No, tak. Jeszcze pracuję, wiesz, pracuję jeszcze w obszarach, związanych z firmami również, tak? Mhm. Czyli osobami, które prowadzą firmy, ale to i tak się koncentrujemy się najpierw na tej osobie, tak? Właśnie to jest, w Polsce jeszcze nie jest to tak często praktykowane, albo inaczej powiem, niewiele osób się do tego przyznaje. Mamy wspólną znajomą z Wiednia, która pracuje podobnie jak ty z przedsiębiorcami i rzeczywiście wiemy, że wielu bardzo zamożnych przedsiębiorców, mocno stąpających po ziemi, znakomicie usytuowanych w materii, świetnie prosperujących biznesowo, korzystają z usług i rzeczywiście płacą naprawdę duże pieniądze za to, żeby uzdrowić swoją przestrzeń, albo często, żeby profilaktycznie zapobiec, żeby ta przestrzeń została w jakiś sposób sprawdzona. Czyli na Zachodzie, pomimo tego, że my go traktujemy jeszcze w taki sposób bardzo materialny, tam już dopuścili taką formę coraz, albo inaczej coraz bardziej mocniej dopuszczają. I myślę, że warto, żeby się również przedsiębiorcy, szefowie firm zainteresowali tego typu zagadnieniem i tematyką. No czasami jest tak, że no zobacz, po jednej stronie ulicy biznes, po drugiej stronie ulicy biznes, jednemu świetnie idzie, drugi płacze po prostu. Tak, i klienci chodzą tylko jedną stroną ulicy. No po prostu jakby chodzili tylko jedną stroną ulicy. Tak. No. I co to jest takiego nadzwyczajnego w tym miejscu albo w tej osobie? Tak, a ty jesteś w stanie to ocenić, sprawdzić i jeszcze mało tego to uzdrowić. Tak. No to ja myślę, że to jest fenomenalny powód, dla którego warto przyjść, poznać ciebie. Nawet jeżeli do końca się w to nie wierzy, ale warto sprawdzić. Zdarza się przysłowie, lepiej wierzyć, jak przymierzyć? No. Nie, no to już dla żartu w tej chwili. No dla żartu, ale tutaj tak naprawdę my doskonale zdajemy sobie sprawę, że czasami osoby nie wiedzą, że są takie możliwości, które mogą naprawdę pomóc. No, no nie ma troszeczkę tak tej informacji rzeczywiście na rynku, no ale są takie możliwości i to naprawdę, to jest moc w tym, żeby sprzątać swoje pole, swoją przestrzeń. Nic nie powinno znajdować się w naszym polu, w naszej przestrzeni. Jeżeli to są jakieś obce energie, to po prostu ich nie powinno być. My jesteśmy my i nasze serce. Jesteśmy my i miłość. Nic innego nie powinno być. Wiesz co, fajnie, tak sobie pomyślałem, jakbyś opowiedziała o jakimś jednym, dwóch konkretnych przypadkach, których ja wiem, jak my kiedyś rozmawialiśmy, mówiłaś, że tak naprawdę wszystkich jesteś dumna, bo chciałem Cię zapytać, żebyś powiedziała tych, z których jesteś tego naprawdę dumna. Powiedziałem, Michał, nie, jestem z każdego dumna. Ale takie, które Ci utkwiły w pamięć, bo były rzeczywiście trudne w całej uzdrawianiu problematyki. Jesteś w stanie sobie coś takiego przypomnieć i nam o tym opowiedzieć? W procesie. Mhm. Tak wiele ich było. Z tematyki pieniądza na przykład, bo ja myślę, że to wielu osób interesuje, czyli ktoś nie szło mu, nie szło, te pieniądze od niego odchodziły i nagle po Twojej pomocy, wsparciu, ta osoba zaczęła inaczej funkcjonować i żyć. Tak, ale w zasadzie każda osoba, z którą pracuję, zaczyna inaczej funkcjonować. I to na wszystkich polach. Mhm. Bo to nie jest tak, że uzdrawiamy tylko kawałek tak. człowieka, tak? Tylko tej istoty ludzkiej. Tak, tutaj. I pieniądze nagle szły, a reszta... Tak. Tak? Tylko to jest całość. Trzeba traktować zawsze całościowo. To tak się ładnie mówi, holistycznie. Holistycznie. Ktoś przyjdzie z nogą, tylko to ja widzę, że on ma coś w głowie, to
ja powiem, dobra, to ja tutaj mogę, okej, ale z głowy to ci zostawię taką, jaką masz, tak? No tak, to nie bardzo. No nie tak bardzo. Samo przychodzi na naprawę, tak? Tak. I proszę mi mieć akumulator, ale widzimy, że tam jedna opona jest niedopompowana i to zostawiamy, no bo przyjechał tylko z akumulatorem. Tak. No wiadomo, że całościowo trzeba traktować, tak. Natomiast takich trudnych. Jest to może nie trudny przypadek, bym powiedziała, tylko proces taki, taki dosyć barwny. Może nie skomplikowany, a barwny. Kiedy prowadziłam sesję w połączeniu z hipnozą. Osoba bardzo... Znaczy ja mam dar taki, że też widzę to, co osoba widzi i odczuwa. Więc jak prowadzę sesję, to widzę całe to otoczenie, które tam jest i to jest fantastyczne, bo mogę skierować uwagę danej osoby, na przykład, że coś za tobą jest, przyjrzyj się temu, bo to też może być pomocne w danej terapii, tak? Przechodziliśmy przez kolejne etapy i kiedy już by się mogło wydawać, że fajnie tutaj puszczają te energie i uzdrawiamy dane pole, to nagle otwierały się drzwi, wchodził ktoś do tego pomieszczenia i zaczynaliśmy od początku. Końca nie było widać. Po prostu. To było tak niesamowite, natomiast to świadczy również o tym, że ta dusza ma doświadczenie. I to zebrała ich bardzo dużo. Fascynujące. I kto otwiera te drzwi? Ten, kto wchodził z zewnątrz. Tak, bo i zawsze jest intencja, żeby sesja była całościowa i żebyśmy mogli w taki sposób przeprowadzić to spotkanie, żeby było jak najbardziej owocne. Ale te drzwi otwierały... Te drzwi to nie takie drzwi do pokoju, tylko drzwi, które są w tym świecie, w tym wcieleniu danym, gdzie się przenosimy. Jak się przenosimy pomiędzy wcieleniami, to też mieszkamy w domach przecież. Chodzimy po ulicy, tak? Tylko to jest inna przestrzeń. Czyli te drzwi były jakby symbolem przejścia do następnej inkarnacji, następnej, o tym mówisz? Tak? Nie. Ja mówię o tym, że już by się wydawało, że dany problem został rozwiązany, natomiast ktoś wchodził do tego pokoju, gdzie było to dziecko, bo ona była wtedy ta osoba małym dzieckiem i się okazało, że relacja na przykład z ojcem została uzdrowiona, ale wchodził brat, który też, tak, ta relacja była zaburzona i wtedy uzdrawialiśmy tą relację. A, rozumiem. I za chwilę znowu ktoś wchodził. Mi się wydawało, a się okazało, że tej rodziny tam było po prostu mnóstwo. Czyli tak naprawdę tej osoby, która przyszła, miała problem, wydawało jej się ukierunkowane do tylko do jednej osoby. Tak. A okazało się tak naprawdę, że... To było wiele tych relacji, które wymagały uzdrowienia. Czyli właściwie nieuświadomione miała te problemy z innymi osobami. Dokładnie tak. To gdzieś tam było schowane. To ile to trwało, taka sesja? Jest to różnie. Do kilku godzin potrafi trwać. Do tak? kilku godzin. To znaczy w ogóle sesje, to nie jest tak, że wiesz, ktoś przychodzi i jest 1, 2, 3 i po prostu hipnoza. Nie, absolutnie. Rozmawiamy ze sobą. Poznajemy się. Ja robię odczyty z ciała. Często jest tak, że ta osoba po prostu chce porozmawiać. Ale przez tą rozmowę i przez tą komunikację bardzo dużo już wtedy widać, w jakim kierunku będzie sesja. Jeżeli jest w ogóle, tak? Bo w tej chwili odchodzi się w ogóle od sesji hipnozy, tylko robi się zupełnie inaczej. To są już inne metody w tej chwili, które są wprowadzane. No, po troszku testuję, zobaczę, jak to będzie wyglądać. Natomiast ja tą metodą, którą najbardziej uważam, że jest najskuteczniejsza i najczęściej stosuję, to jest poprzez przestrzeń serca. Ja myślę, że hipnoza, dlaczego to przechodzi do kart annałów? Dlatego, że hipnoza pomagała nam w połączeniu się z własną jaźnią, tylko że w tej chwili ta jaźń wchodzi już do nas po prostu, więc my nie potrzebujemy hipnozy, bo my już jesteśmy z nią połączeni, my potrafimy już pracować. Dlatego myślę, że niektórym pewnie będzie potrzebna.
Ale rzeczywiście, bo my, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jesteśmy na różnych tych drogach, tak? Na różnych tych poziomach i jednemu będzie pomagało to, drugiemu już nie. Jeden potrzebuje sauny, tak? A drugi potrzebuje popływać w basenie, jeden potrzebuje terapii ciała, a drugi potrzebuje na przykład, żeby mu zrobić masaż, tak? Więc no, ale bardzo dobrze. Tak. Wspaniale, zresztą są takie możliwości, że tych metod jest tak wiele, tak? Bo jak jest, jak bardzo bym Ci podała takie powiedzenie, że jak coś jest od wszystkiego, to jest od niczego. I próbujmy, tak? Dla każdego znajdzie się na tej łące, zobacz ile kwiatów jest na łące. Tak, piękne. Piękne są te kwiaty. To tak jak to również tutaj, tak? Tych metod i tych sposobów jest wiele i po prostu próbujmy. Najważniejsze jest to, żebyśmy pracowali ze sobą, żebyśmy odnaleźli siebie. Czasy są ciężkie, tak? Patrząc na to, z czym przychodzą osoby i czego my przecież Ty doświadczyłeś w swoim życiu, ja również. Czasy są ciężkie, ale są fascynujące, tak. Dlatego że... Obyś żył w ciekawych czasach. Tak. I żyjemy. I one są fascynujące dlatego, że możemy zrobić wszystko swoją własną pracą, żeby przestały być ciężkie. Dokładnie, ale uważam, że najpiękniejszą metodą, najcudowniejszą to jest terapia miłością, to jest terapia przez serce, terapia przez wzajemność i absolutnie rewelacyjne metody połączenia ze źródłem, metoda połączenia ze źródłem i komunikacją z samym sobą, co pozwala nam zrozumieć również resztę świata. Wiesz co, Wielu, ja myślę, że to jest fenomenalna puenta do naszego spotkania. Ja myślę, żebyśmy mogli tak opowiadać i opowiadać. I opowiadać, ale to, co powiedziałaś, rzeczywiście znakomicie podsumowuje nasze dzisiejsze spotkanie, za które Ci bardzo dziękuję. Ja również. Zapraszam na terapię miłością. Tak, zapraszamy. Zapraszamy do Wioli. Zapraszamy, abyście poznali tą wspaniałą osobę i tym, czym się zajmuje. Jestem w stanie, że ona jest w stanie Wam pomóc w Waszych codziennych problemach. Pomóżcie sobie. A Wiola Wam w tym pomoże i wesprze, pokaże kierunek. Dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim wszelkiej obfitości. Niech na Was spływa i świat obdarza Was wszelką radością, miłością. Przywracajcie samych siebie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękuję.